Dobry wieczór. Gorąco witam Państwa w środku wakacji w lipcowym wydaniu programu Akcenty Polskie. W dzisiejszym programie znowu wrócimy do Krasławia na uroczystości jubileuszowe Krasławskiego Kościoła. Zapraszam na wspólne obejrzenie naszego nowego programu. W ramach obchodów jubileuszu Kościoła Świętego Ludwika oraz pierwszej na Łotwie Uczelni Wyższej Seminarium Duchownego, parafia pod wezwaniem Świętego Ludwika w Krasławiu we współpracy z Radą Powiatu Krasławskiego, Muzeum Historii i Sztuki w Krasławiu oraz Ambasadą RP w Rydze zrealizowała bogaty program składający się z konferencji, koncertów, nabożeństw i wydarzeń kulturalnych prezentujących wspólne dziedzictwo polsko-łotewskie w regionie. O wydarzeniach i krasławskich uroczystościach, które trwały prawie tydzień, opowiedział nam ksiądz krasławskiego kościoła pod wezwaniem świętego Ludwika, Edward Woronecki. W tym roku obchodziliśmy taki potrójny jubileusz naszego krasławskiego kościoła pod wezwaniem świętego Ludwika. 260 lat, jak powstało nasze krasławskie seminarium duchowne, 250 lat, jak ten kościół był zbudowany i 240 lat od tego momentu, jak ten kościół był konsekrowany, to znaczy wyświęcony. I te uroczystości obchodziliśmy razem z dniami świętego Donata Męczennika. To święto, jak my znamy, już powstało w końcu XVIII wieku i zawsze obchodzimy to święto po 29 czerwca, po uroczystościach Piotra i Pawła w następną niedzielę. W tym roku te uroczystości już rozpoczęliśmy w środę, w końcu, to znaczy ostatnią środę czerwca. Mieliśmy konferencję poświęcona temu jubileuszu. Mówiono o historii naszego kościoła, o hrabiach Platerach, zawdzięczając którym powstał ten kościół, o krasławskim seminarium duchownym, o tych kapłanach, którzy skończyli ten seminarium, o renowacji w naszym kościele, które odbywa się zawdzięczając konserwatorom lotewskim, konserwatorom polskim. Drugi dzień, to dzień był poświęcony młodzieżowi, mieliśmy takie imprezy pod przewodnictwem sióstr zakonnych pro sanctitate i kapłanów naszego kościoła, potem wieczorem młodzieżową msza święta i wieczorem odbył się w naszym kościele koncert muzyki barokowej. W ramach obchodów jubileuszy w kryptach kościoła została odsłonięta tablica pamiątkowa dedykowana Cecylii Plater, młodej osobie, która nie tylko pomagała kościołowi biednym i potrzebującym, dokonała ona również bardzo ważnej rzeczy. Jeździła po wsiach i okolicach Krasławia i notowała pieśni i piosenki, czyli folklor ładgalski. Przy współpracy Kościoła i Muzeum Krajoznawczego w Krasławiu udało się zorganizować wystawę historyczną o kościele ważnych dla życia religijnego osobowościach, ściśle związanych z tym pięknym miastem na brzegach Dźwiny. Ksiądz Woronecki poświęcił się i uprzejmie opowiedział o historii kościoła oraz artefaktach przedstawionych na wystawie. Tabernakulum, to znaczy znajduje się na ołtarzu, otwieramy te drzwiczki, zawsze jest tutaj w tym tabernakulum przechowywany przenajświętszy sakrament, tak, i zawsze tabernakulum w naszym kościele to zawsze, można powiedzieć, to miejsce, gdzie znajduje się żywy Jezus Chrystus pod postacią chleba. Na ołtarzu zawsze jest położony mszał. Też mszał z XVIII wieku, wydany w Wenecji. We Włoszech też cenna książka i naprawdę to można powiedzieć wielki zaszczyt, że ona jest przechowywana w naszym kościele krasławskim. Prezentowane w muzeum eksponaty nie są tylko obrazami przeszłości, ale dokumentują prawdy i praktykę wiary, modlitwę, katechezę, kulturę i miłość wielu pokoleń chrześcijan. Nie powstały w celu eksponowania ich w salach muzealnych, lecz są świadectwem żywej wiary Kościoła. Co więcej, to artystyczne dziedzictwo nie jest tylko dokumentem minionych epok, ale również ciągłości i rozwoju w czasie misji Kościoła, zaakcentował ksiądz Edward. To 20-30 lata. Tutaj widzimy, ile kiedy zbierało się do pierwszej komunii świętej, do procesji eucharystycznej, ile to było dzieci. To, jaka była mocna wiara, jak ludzie uczestniczyli w życiu naszej parafii.
Ksiądz Woronecki stwierdził, że zadaniem wystawy jest głoszenie wiary tu i teraz. Dlatego nie tylko gromadzi, dokumentuje i prezentuje, ale niesie w sobie istotne przesłanie w relacji do historycznego i artystycznego dziedzictwa każdego narodu i każdej kultury. Na wystawie jest przedstawiony portret księdza Jana Józefa Jałowieckiego z drugiej połowy XIX wieku, postaci bardzo ważnej dla Krasławia. Był on m.in. ostatnim rektorem seminarium duchownego i prawie 40 lat do 1885 roku proboszczem kościoła. Wspominając tego człowieka, tego bohatera, można powiedzieć, Krasławia, tego kaplana, to jedna z ulic Krasławia jest też nazwana imieniem Józefa Jałowieckiego. Znajdziecie Państwo na wystawie ekspozycję o życiu i działalności księdza Józefa Łapkowskiego, przy którym rozpoczęła się m.in. renowacja obrazu ołtarzowego Święty Ludwik wyrusza na wojnę krzyżową. Wśród ornat księży jest również ornata księdza Łapkowskiego. Zapoznać się z wystawą można do końca sierpnia. Orkiestra Dęta z podlaskich Sejn jest dawnym przyjacielem łotewskich Polaków. Często przyjeżdża do infland polskich na występy gościnne, festiwale oraz koncerty. Tym razem Orkiestra Dęta z Sejn pod kierownictwem Józefa Żukowskiego przybyła na jubileuszowe uroczystości w sobotę 1 lipca. W ramach święta została zaplanowana defilada orkiestry ulicami Krasławia. Na występ zespołu na placu Astolpeczynta Nowembra czekali licznie zebrani mieszkańcy Krasławia. Wydaje się, że coś podobnego w życiu spokojnego miasteczka zdarzyło się po raz pierwszy. Przemarsz wywołał dużo emocji, stworzył klimacik prawdziwego święta. Po przemarszu od głównego placa Krasławskiego orkiestra udała się do kościoła, gdzie wzięła udział w oprawie mszy świętej. Po zakończeniu mszy wierni mogli wysłuchać piękny koncert. Kulminacja uroczystości nastąpiła w niedzielę. 2 lipca w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika w Krasławiu odbyła się doroczna uroczysta msza święta celebrowana przez biskupa diecezji rezeknieńsko-agłońskiej Janysa Bulsa. Właśnie w tym dniu obchodzono święto świętego Donata, uroczystość z ponad 200-letnią historią. Ekumeniczne nabożeństwo połączone z procesją i bierzmowaniem najmłodszych parafian Krasławia zwieńczyło trwające przez cały tydzień obchody jubileuszu 250-lecia kościoła pod wezwaniem świętego Ludwika w Krasławiu. W uroczystościach udział wzięła ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze Wojciech Kraj, mer Krasławia Gunnar Supeniek z małżonką, przedstawiciele ambasady Włoch na Łotwie oraz prezes Związku Polaków Ryszard Stankiewicz. Kościół pod wezwaniem świętego Ludwika w Krasławiu jest jednym z ważniejszych zabytków wspólnego polsko-łotewskiego dziedzictwa kulturowego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, dzięki zaangażowaniu oraz finansowaniu przyznanemu przez instytucje z Polski i Łotwy, kościołowi przywracana jest jego dawna świetność. Dotychczas ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP udało się odrestaurować ołtarz główny, a także pochodzący z pracowni Jana Matejki obraz ołtarzowy. Święty Ludwik wyrusza na wojnę krzyżową. Obecnie strona łotewska finansuje renowację zakrystii kościoła. Latem rozpocznie się remont fasady kościoła, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu Republiki Łotewskiej. Oceniając wielodniowy maraton świąteczny, możemy śmiało stwierdzić – święta się udały. Dziękujemy organizatorom tego wspaniałego przedsięwzięcia. Dyneburg jest miastem wielokulturowym, o czym na co dzień może się przekonać każdy. Natomiast koloryt stolicy byłych infland polskich najlepiej widać podczas świąt i imprez, w których uczestniczą przedstawiciele wielu narodowości zamieszkujących nasze wspaniałe miasto.
W środku lata, w nocy z 6 na 7 lipca, Białorusini tradycyjnie obchodzą Noc Kupały, która w Polsce jest znana m.in. jako Noc Kupalna, Kupalnocka, Kupała czy Sobótka. Co roku Centrum Kultury Białoruskiej w Dyneburgu organizuje obchody Kupały, które w tym roku połączono z Dniem Informacji zorganizowanym w ramach projektu Centrum Informacji dla Imigrantów. 7 lipca w Dyneburskim Parku imienia Dobrowina od godziny 16 można było zapoznać się z działalnością wielu działających w mieście organizacji pozarządowych. W wystrojonych namiotach zobaczyliśmy przedstawicieli Czerwonego Krzyża, Agencji Pracy, Inkubatora Biznesu oraz innych społecznie aktywnych NGO, a także większość towarzystw narodowych – Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Tatarów, Niemców oraz oczywiście Polaków. Na polskim stanowisku dzieciaki oraz dorośli mieli okazję zabrać się za kolorowanie kaszubskich ornamentów, smoka wawelskiego, lolka i bolka oraz polskich kwiatów. Członkinie zarządu Promienia oraz ochotnicy opowiadali interesantom o działalności związku, imprezach oraz planach na przyszłość, pokazując historię Promienia również w albumach gromadzonych przez Centrum Kultury Polskiej. Na scenie postawionej pomiędzy ulicami Rigas i Parades od godziny 16 do 18 odbywały się prezentacje organizacji uczestników imprezy, którzy opowiadali o swojej działalności oraz zachęcali do odwiedzenia poszczególnych stanowisk i placówek. Następnie o godzinie 18 rozpoczął się wielokulturowy koncert Białoruska Kupała. Wraz z dyneburskimi białoruskimi zespołami Kupalin, Kalanok, Praleski, Spacina i grupą teatralną Paulinka, białoruskim zespołem Runi z Połocku, wystąpiły również zespoły rosyjskie, ukraińskie, niemieckie oraz nasz polski zespół Harfa. Pięknie wystrojeni śpiewacy rozbawili publiczność tradycyjnymi polskimi melodiami. W trakcie koncertu widzowie wzięli udział w zabawie, która była poświęcona tematyce Kupały. Jedną z najbardziej obleganych atrakcji było plecenie wianków z trawy i kwiatów polnych, ponieważ wiadomo, że właśnie wianek jest jednym z symboli Kupały. Wielokulturową ucztę zorganizowało Centrum Kultury Białoruskiej, Stowarzyszenie Patwerum z Drusze Maja oraz Saderby bez Platforma z Rygi przy wsparciu Urzędu Miasta Daugavpils oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kim jest Gustav Manteuffel? To Polak z wyboru, arystokrata niemieckiego pochodzenia, wychowany na terenie dzisiejszej Łotwy, urodzony w Drycanach, tamże pochowany. Drugiego takiego historyka w dziejach kultury polskiej znaleźć niełatwo. Jako pierwszy w XIX wieku szczegółowo opisał inflanty polskie, czyli dzisiejszą Ładgalię, cząstkę kraju niegdyś do Polski należącego. To właśnie Gustav Manteuffel zostanie głównym bohaterem filmu dokumentalnego, nad którym rozpoczyna pracę członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich Waldemar Czechowski, dokumentalista, pedagog oraz etnograf z zamiłowania. Waldemar Czechowski, filmowiec, artysta, podróżnik, zajmuje się filmem dokumentalnym oraz poszukiwaniem identyfikacji kulturowej różnych mniejszości narodowych, odnalezieniem tajemnicy styku różnych narodowości i kultur. Pracę nad filmem rozpoczął z zapoznania się z wystawą historyczną Inflanty polskie śladami Gustava Manteuffla, autorstwa Ryszarda Stankiewicza w Galerii Domu Polskiego. Z ogromną przyjemnością udzielił wywiadu Akcentom Polskim. Robię film o Gustavie Manteuflu i o inflantach jako wspólnej przestrzeni kulturowej Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i także wspólnej przestrzeni kulturowej i historycznej dla Rosji, Szwecji, ponieważ to miejsce nosi w sobie ślady wielokulturowości i otwarcia na świat. Od średniowiecza, od czasu, kiedy Polska i te tereny Prus, Litwy i Rusi Północnej były chrystianizowane, z czasów pogaństwa była historia zakonów krzyżowych, różnych odłamów, które próbowały chrystianizować te ludy bałtyckie. I pojawił się kilkaset lat później, w na przełomie XVIII-XIX wieku, Gustav Manteuffel i jego rodzina Manteuflów, jako starej szlachty niemieckiej. I Gustav Manteuffel interesuje mnie, ponieważ jego matka miała korzenie polskie, była Polką, katoliczką, ojciec Niemiec ze starych rodów westfalsko-saksońskich. I Gustav Manteuffel poszukiwał dziedzictwa kulturowego tych ziem, szukając styku polsko-niemieckiego,
szwedzko-rosyjskiego dziedzictwa, tych terenów, które były naznaczone zamkami, architekturą, dziedzictwem kultury materialnej, ale przede wszystkim Manteuffel jest ojcem, tak trochę jak Oskar Kolberg, ludowej kultury i tradycyjnej kultury Łotwy, tego nowego państwa, które powstało pomiędzy Litwą a Estonią, które wciąż należało do tej przestrzeni kulturowej, którą my nazywamy inflantami. Po jednej stronie były inflanty polskie, Semigalia i Ładgalia, po drugiej stronie była Kurlandia i księstwo semigalskie i inflanty szwedzkie, więc dzisiaj trudno jest zdefiniować, czym są te inflanty. Ja w tym filmie moim dokumentalnym, którym tu z kamerą robię dokumentację, próbuję znaleźć odpowiedź, czym dla dzisiejszego widza, dla współczesnego człowieka jest kraina nazywana inflantami, którą Zagłoba próbował sprzedawać przy garńcu miodu pitnego, czy Ketling, pierwowzór wielu bohaterów, znajdował się tu właśnie poprzez rodziny Ketlerów. To są fantastyczne historie, że Polacy i Polska, Rzeczpospolita wielu narodów, miała kolonie gdzieś w Tobago i gdzieś tam w kierunku Haiti, że to po prostu w Gambii. I to po prostu są tak fantastyczne historie, które trzeba uwspółcześnić, pokazać współczesnemu widzowi. I dlatego tu jestem. Życzymy panu Waldemarowi Czechowskiemu udanego filmowania. Będziemy z niecierpliwością czekać na film o naszym rodaku. Żegnając się z Państwem w radosnej wakacyjnej atmosferze, serdecznie zapraszam do oglądania naszych kolejnych programów przy ekranach telewizorów oraz w internecie. Przypominam również, że zapowiedziany w poprzednim programie dyżur konsularny odbędzie się w ostatnim tygodniu lipca. Zachęcamy interesantów, szczególnie tych, którzy pragną otrzymać kartę Polaka. Informacje można uzyskać w Domu Polskim. Do widzenia!